Witam cię serdecznie na kolejnym fajnym filmie. Dzisiaj mam kilka zapytań o relacje i powiem tak króciuteńko. Ten film może nie będzie za długi, natomiast dam ci tu kilka przykładów, myślę, że bardzo fajnych, na czym te relacje generalnie według mnie, na czym to powinno polegać i jak to powinno działać. Natomiast kurczę, na ten temat to by można było napisać książkę, wiesz? Także słuchaj, dobra. Jeszcze pierwsza informacja na sam początek. Bo dużo osób gdzieś tam coś mi o tym kanale mówi, że jest fajny, że jest ten, więc ja mam do ciebie prośbę. Daj suba, daj lajka, rozwijajmy ten kanał, bo ten kanał jest dla ciebie, ten kanał stworzyłem dla ciebie. Zobacz, tu nie ma reklam, nie ma monetyzacji, tu nie ma nic, bo mi na tym nie zależy, ja mam z czego żyć, jest dobrze, a ten kanał powstał dla ciebie i też jak możesz, to zadawaj pytania. Ja się bardzo cieszę, że piszesz gdzieś do mnie prywatnie, ale jak możesz, to też pisz w komentarzu, zawsze ten film gdzieś podskoczy. Jak się film podoba, jakikolwiek, o czymkolwiek ten film jest nagrany, zobacz sobie wcześniej. Chcesz komuś udostępnić, nie mówię publicznie gdzieś na swojej stronie czy gdziekolwiek, bo może nie chcesz, ale osobie, której może to pomóc, to lecimy z tematem. Moi drodzy, relacje. Zaczniemy od takiej bardzo prostej rzeczy, która jest dzisiaj bardzo, bardzo modna na rynku, która jest bardzo dzisiaj modna na rynku, że wszyscy robią biznes i tu później fajne relacje mamy, bo robimy razem biznes i tak dalej. Moi drodzy, jak zaczynamy od biznesu, a nie od relacji, to jak kończy się biznes, to kończą się relacje. Proste? Moi drodzy, relacja z drugą osobą to jest przede wszystkim ciągły kontakt z tą osobą. Ja nie mówię, żebyśmy codziennie do siebie dzwonili, czy tam żebyś ty do kogoś codziennie dzwonił, ale już widzisz, że ktoś cię obserwuje, daje ci serduszko, daje ci komentarz, to też już jest jakaś relacja, to już jest już kontakt. Najważniejsze, żeby tą relację zbudować, więc moja prośba do ciebie w dwóch rzeczach. Jeżeli masz jakiś swój biznes czy cokolwiek innego, to wejdź tam najpierw z relacją, poznaj tą osobę i tak dalej, no bo wytłumacz mi w bardzo prosty sposób, jak możesz zaprosić osobę do biznesu. Ej, dobra, słuchaj, to ja teraz, wiesz, do ciebie zapraszam cię do zajebistego biznesu, możesz zarabiać pieniądze dzięki piciu wody. Ale ja nie wiem, kim ty jesteś, bo ty jesteś jakiś może nienormalny, może ty jesteś terrorystą, może jesteś, nie wiem, żony bijesz, może jesteś złym człowiekiem. To ja bym nie chciał z tobą współpracować, rozumiesz teraz, o co chodzi? Więc najpierw budujemy relacje, a później rozmawiamy o biznesie. Nie ma innej drogi nigdy. Jeżeli ty jesteś osobą, która dostaje taką właśnie informację, messenger, cokolwiek, chociaż na szczęście się to powoli kończy, że od razu, no cześć, mam fajny biznes, może jesteś zainteresowany zarabianiem dodatkowych pieniędzy i tratatata, ile cenię. To nie wchodź w takie rzeczy. Odpowiedz na to bardzo prosto. Jak możesz mi proponować biznes, jak mnie nawet nie znasz? Nie rób, przecież nie ma jak można zrobić biznes z osobą, której się w ogóle nie zna, kompletnie się nic o niej nie wie. Nagle się okazuje, że zarobiliście dobre pieniądze, zostawiłeś portfel gdzieś na stole, poszłeś do ubikacji, chłopa nie ma, telefon wyłączony, a ty nie masz portfela, nie masz pieniędzy albo nie wiadomo czego. Najpierw relacje, później biznes. Nie ma innej drogi. To sobie zapamiętajcie, to jest sam początek, bo tu generalnie też o to pytało kilka osób, jak to połączyć z biznesem. Jeżeli naprawdę z kimś zrobisz relację, to później biznes się robi sam. Bo tak już na jednym filmie mówiłem, jeżeli spotykasz się z ludźmi, którzy robią biznes i te dwie osoby się ze sobą spotykają, oni godzinę, powiedzmy, że spotkanie trwa godzinę, oni 45 minut gadają, co u ciebie, jak leci i opowiadają sobie kawały, a 10-15 minut to jest konkretów o biznesie. Bo biznes się robi na relacjach. Jeżeli nie zbudujesz relacji, tylko zaczniesz od biznesu, to biznes się kończy i was nie ma. I tak jest najczęściej. Zobacz, ja ci dam od razu przykład. Ile osób zapraszało cię kiedyś do biznesu? Mam zajebisty biznes, mam zajebiste to, mam zajebiste tamto. Ty coś kupujesz, działasz, jest super, jest zajebiście, wszyscy są szczęśliwi. Nagle ty nie kupujesz, nagle ty, nie wiem, wpłacasz jakieś pieniędzy miesięcznie, czegokolwiek tam nie robisz, prawda? Przestajesz działać. A ta osoba, no co tam z tobą, nie działasz, nie tego, coś tamtego. No bo słuchaj, no na razie nie mam pieniędzy i nie będę inwestował i po prostu, nie wiem, albo mi się to po prostu nie podoba. Znasz to? I wiesz, co się później dzieje? Najczęściej ta osoba cię usunie ze znajomych, bo nie jesteś jej potrzebny, bo byłeś jej tylko i wyłącznie potrzebny do tego, żeby zrobić biznes, ale na tobie, nie z tobą, tylko na tobie. Już ci daję kolejne przykłady. Dam ci przykład, na przykład moich dwóch rzeczy, które robię, koral czy hydropór, filtr odwracający osmozy, czy żywa woda i różne inne suplementy. Ja siedzę w tych tematach już 8 lat, jestem stały w uczuciach, jak w związku, jak wszędzie, jestem w jednej firmie. Ale to nie znaczy, że ja nie mogę poznawać innych firm, to nie znaczy, że ja z nikim innym już nie będę rozmawiał. Ale jeżeli osoba przychodzi do mnie i ona kupuje ode mnie filtr, to ja najpierw z nią rozmawiam, gadamy, budujemy relacje. Ale jak już nawet ktoś przychodzi z polecenia, że on nie chce mnie znać, bo mnie nie zna i mówię, Robert,
Robert, do tej filtry chciałem zapytać, bo Marcin mnie tutaj ciebie polecił, słyszałem, że masz dobrą wiedzę i ogarniasz ten temat. To nawet jeżeli ja, zanim sprzedam filtr, ja się pytam, a co u ciebie i tak dalej, żebym ja sprzedał filtr, to ja muszę zapytać, ile jest osób w rodzinie, ile wody pijecie i tak dalej. Więc ja już na podstawie tych prostej rozmowy już zaczynam coś o tym człowieku wiedzieć. I zawsze się ta rozmowa ciągnie, bo gadamy, co u ciebie, a skąd jesteś, a ty znasz tego, ja znam tego. Nagle mamy wspólnych znajomych. I później naprawdę nie ma sprzedaży, bo zbudowałeś relację i ta osoba kupuje ciebie, rozumiesz? I ma filtr, ale zobacz na jedną bardzo ważną rzecz. Czyli ja komuś już sprzedam ten filtr, tak? I ten już filtr już jest u ciebie. To nie jest tak, jest, następny teraz, dobra, ale zajebi. Nie, ja z tymi osobami mam, że osoby, które to będą oglądać, mogą tutaj odpowiedzieć. Ja filtr sprzedam ci tylko jeden raz, bo ja daję ci dożywotnią gwarancję, już więcej, nic ci więcej nie sprzedam. Ale dla mnie najważniejsza jest relacja i ta relacja zostaje. Jeżeli chodzi o korala, są ludzie, którzy przychodzą do mnie, zaczynają tą wodę pić, lepiej się czują, osiągają to, co chcieli osiągnąć, odchodzą. Ale wiesz co, ja nie robię takich rzeczy, że o, ten już nie działa, to ja go wywalam ze znajomych. Nie, to jest jego życie, jego sprawa. Prawdziwa relacja polega na tym, że jeżeli ty robisz swoją rzecz, a ja robię swoją rzecz, to my razem nawzajem się w tym wspierajmy, ale nie ciśnijmy się, że ty musisz tu być i w ogóle, albo jak nie bierzesz, to ja cię już nie lubię i tak dalej. Dużo osób, nie wiem, nie bierze, czy korala, czy raz kupili filtr ode mnie, a ja do nich piszę na urodziny, bo mi się pokazuje informacja na Facebooku. Ja się do nich czasami odzywam, mimo tego, że oni się nie odzywają, bo relacja polega na tym, żeby się do danej drugiej osoby odzywać. Relacja polega na tym, że telefon działa w dwie strony, więc nie zawsze to ty czekaj na telefon, tylko się też czasami sam odezwij. I ja ciebie bardzo często proszę przy rozmowach, żebyś właśnie powiedział, odzadzwonił, odezwał się, napisał, nagrał się, co u ciebie słychać. Proste? Na tej zasadzie to tak powinno działać. Wiele osób, które były tutaj ze mną w koralu, już nie są, ale my dalej się kumplujemy. Mało tego, w wielu firmach gdzieś tam coś robię, tak? I gdzieś kogoś poznałem. Wow, my mamy do ciebie kontakt, jeździmy razem gdzieś na wakacje, spotykamy się. Dla mnie, następna rzecz, już taki film nagrałem, dla mnie nie ma konkurencji. To nie ma żadnego znaczenia. Przyjeżdżamy na szkolenie Hydropur i teraz już powiem o firmach, bo tu nie mówię nazwisk, ale mogę o tym powiedzieć. Przyjeżdżamy na szkolenie Hydropur filtrów odrzucając muzy, na które ty też możesz przyjechać, które jest za darmo, możesz się dowiedzieć całej wiedzy, zobaczyć wszystko od środka, jak to wygląda, ale nie przyjeżdżasz, ale jeżeli nawet byś przyjechał, przyjeżdżają, załóżmy, do Krakowa ludzie, nie wiem, z Płocka, ze Świnoujścia, ostatnio ktoś, z całej Polski się zjeżdżają ludzie. I nagle na przerwie rozmawiamy, bo wszyscy przyjechaliśmy tu dla filtrów, ale nagle ten, czyli Robert, ja jestem w Savre, ja jestem w Koralu, ten jest w Savre, ten jest w Dual Life, ten jest w tym, ten jest w tamtym. I to jest dla mnie piękne, bo ja nie mam konkurencji, ja się cieszę, bo każdy, jakąś firmę ma mieć tutaj w serduchu. Jeżeli mu wejdzie ta firma, to nie idzie po najlepsze i trzeba go w tym wspierać. Jeżeli ta czy ta firma mi nie odpowiada, bo mam swoją, to ja nie będę mówił, ale wy macie głupie firmy, wy jesteście nienormalni. Rozumiesz? Mało tego, bardzo często te osoby dzwonią z różnych innych firm, albo w moim koralu, z różnych innych struktur, na przykład, to jest piękne, że znamy, załóżmy teraz, powiem najpierw o tamtym, czyli dzwonią do mnie chłopaki z Duo, Savre, tata i już tam na następnej firmy już nie muszę wymieniać, i dzwonią do mnie chłopaki, jak ty rozmawiasz z ludźmi, co robisz to, jak robisz to, ja im podpowiadam, mimo to, że jest moja konkurencja, że mogłem im klienta zabrać, dlaczego? Bo ja nie mam konkurencji, ale dlaczego? Bo my z tym człowiekiem zbudowaliśmy wcześniej relacje i to, że ja mu pomogę, to będzie zajebiście. A wiesz dlaczego? Bo może on przyjdzie później, a tak jest, i przychodzi i mówi, Robert, a ja chciałem o tej wodzie porozmawiać, bo macie fajną wodę w koralu. I my razem współpracujemy. My nie mamy czegoś w koralu, to ja biorę coś z innej firmy. Przykładowo, tak? Rozumiesz teraz? Ale my rozmawiamy. A nawet jak nie rozmawiamy, to znaczy nie rozmawiamy, jak nie działamy razem, ale mamy tą relację, to ktoś dzwoni, Robert, słuchaj, bo koleżanka potrzebuje filtr. Rozumiesz? To są prawdziwe relacje. A nie, że ktoś kogoś usuwa, ktoś kogoś nie lubi i w ogóle. Drugi przykład, u nas w koralu. Powiedzmy, że jest w koralu 1000 osób. To jest nieważne, 300 skala, jest 1000 osób. I jest 10 struktur, po 100 osób, 10 struktur. Ci wszyscy ludzie się ze sobą znają. Rozumiesz? I ci ludzie sobie razem nawzajem pomagają. Mimo, że są w jednej firmie, w jednej branży i mogliby tego klienta zabrać. W koralu bardzo dużo osób do mnie dzwoni, pisze do mnie, Robert, jak to stosujesz, jak tamto. A ja pomagam. Dlaczego mam nie pomóc? Krótka rozmowa. Dlaczego? Ponieważ znam tą osobę i zbudowałem z tą osobą relację. A pamiętaj jedną rzecz, że nie wiadomo, kiedy tobie się noga poślizgnie, kiedy ty będziesz miał gorzej w życiu, kiedy ty będziesz potrzebował takiej osoby. Ja, słuchajcie, jeżdżę naprawdę na różne szkolenia i to są szkolenia, które... Tam są ludzie, którzy są z innych branż albo próbują je do czegoś zwerbować czy cokolwiek. Nieważne, ja tam jeżdżę, bo ja się lubię szkolić, ja się lubię czegoś nowego dowiadywać, ja się lubię czegoś nowego uczyć, ale przede wszystkim poznawać nowych, fantastycznych ludzi. Ja w takich wielu szkoleniach byłem i dzięki temu
Przykładowo, że byłem na Sativa firma, gdzie okazało się, że jeden z właścicieli jest Łukasz, który mieszka 3 km ode mnie, a ja musiałem pojechać do Łodzi, żeby go spotkać i się z nim poznać. Wow! Łukasz dzisiaj kupił ode mnie filtr i my razem rozmawiamy. Ja coś tam z Sativy próbowałem, ale nie spasowało. Ale okej, okay, ja nie biorę, on wziął raz i my sobie gadamy raz na jakiś czas. Przyjeżdżamy na kawkę do siebie, gadamy. Fajnie? Ale ja musiałem pojechać aż do Łodzi, poznałem fantastycznych ludzi. Poznałem kolejną fajną osobę, który po prostu zajmuje się drzewem. Więc tutaj jak i Sebastian i... Poczekaj, zaraz mi wyleciało z głowy. Ja pierniczę powiedzieć. Nieważne. W sumie ja nie mówię nazwisk, więc to nawet może dobrze. Znaczy już pamiętam, ale dobra, nie muszę mówić. Zajmuje się drzewem. I dzięki temu, że ja spotkałem gościa, który robi całkiem coś innego, pojechał do innej firmy, do której ja nie współpracuję, ale się poznaliśmy, wymieniliśmy się razem książkami. Ja przeczytałem jego książkę, on myślę, że czyta moje, nieważne, może nie czyta, ale okazało się, że on ma drzewo. Robiłem basen teraz pod domem, kurde, wow, miałem do kogo zadzwonić, rozumiesz? I mimo teraz, że my dalej ze sobą nie współpracujemy z niczym, bo nie mamy z czym, bo ja drzewem nie będę handlował, mnie to nie interesuje. On korala nie chce pić i co z tego? Cześć Marcin, dobra powiem. Cześć Marcin, co u ciebie? Gadamy czasami. I tak ja mam z większością ludzi. Z większością ludzi. Pamiętaj, że prawdziwa relacja jest na całe życie. Bo nie wiesz, kiedy ci się noga powinie. Nie wiem, będziesz w innym mieście i kurde, nie wiem, zapiesz gumę jedną za drugą, nie będziesz miał, albo auto się zepsuje. To masz do kogo zadzwonić. Ale jeżeli ty będziesz człowiekiem, nie, on nie wierzy, on nie kupuje, bo on to, bo on tamto, on w dupie go ma. To później może właśnie będziesz potrzebował jego pomocy, a on ci po prostu nie pomoże. A może będziesz kiedyś za granicą i współpracujesz z kimś, z człowiekiem z zagranicy, albo kogoś poznałeś na tutaj szkoleniu gdzieś w Polsce, w Krakowie, nieważne, i później wyjeżdżasz i budujecie relacje i się okazuje, że lecisz do Kanady czy gdziekolwiek i masz gdzie spać, masz wow. A nie współpracujecie z niczym razem, bo każdy ma coś swojego. Przecież nigdy nie zmuszaj. Ja napisałem o tym w książce Pokochaj MLM, żeby właśnie, już kończę moi drodzy, żeby właśnie co? Najpierw budować relacje, a nie wieszać od razu, jedziesz, nie? I teraz, niedawno byłem na mega fajnym szkoleniu, na bardzo fajnym szkoleniu. I wiesz, gdzie ja byłem? Byłem w konkurencyjnej firmie. Ja się nie boję o tym powiedzieć. I wiesz, co się na tym szkoleniu stało? Ja centralnie wyszedłem na scenę, powiedziałem, że jestem z takiej firmy, przedstawiłem się, powiedziałem o sobie wszystko. Powinien dostać hejt, ciśnięcie, tam wiesz, o co chodzi, że o, przyjechał se, co to, o co tu chodzi, coś tamtego. Wiesz, co się tam stało na tym szkoleniu? Zostałem tak ciepło przyjęty, że ja jestem w takim szoku, jak byłem na 1000 szkoleń różnych, wszędzie. Ja się nigdy jeszcze na żadnym szkoleniu nie czułem się tak dobrze potraktowany, jak na tym szkoleniu, na którym teraz byłem. Wiecie, o kim mówię. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jak dzisiaj nagrywam to we wtorek, to też z wieloma osobami z was dzisiaj się zobaczę. A wiesz dlaczego? Bo ja nie mam konkurencji. Ja rozmawiam z każdą firmą inną, która jest nawet konkurencyjną firmą. Dlaczego? Bo możemy sobie razem nawzajem pomóc. Ale po tym jednym weekendzie, po tym jednym spotkaniu poznałem tak fantastycznych ludzi, z którymi już cały czas piszemy, rozmawiamy, mamy kontakt. Mało tego, co mnie zaskoczyło, jak osoby, które tam były, mówią, ja tam się przedstawiłem, że jestem autorem książek, i tak dalej, nie? Oni mówią, pokaż, napiszę twoją książkę. I to było, słuchajcie, moje pierwsze szkolenie, na którym ludzie podeszli sami do mnie, Robert, ja też chcę, ja też, a masz jeszcze te książki, ja też bym chciał. I wiecie co, ja nie poszedłem tam z intencją, że o, ja sobie wezmę 500 książek, ja tam będę handlował, i sobie wrócę, będę się cieszył. No nie, właśnie odwrotnie. W ogóle tych książek prawie nie wziąłem. Wziąłem, nie wiem, z 10 czy 15, to ja mam w każdym aucie. Więc tyle tych książek gdzieś wziąłem. Rozumiesz? Tyle wziąłem książek. A oni mówią, to czemu nie wziąłeś więcej? Ja kurde, oczy ja wie, no kurde, nie przygotowałem się, przepraszam was, no nie wiedziałem, że to tacy ludzie tutaj będą. Konkurencyjna firma, na którym szkoleniu, gdzie byłem, dostałem mnóstwo wiedzy, informacji, gdzie mogę zastosować ją u siebie. Wielu liderów, takich najwyższych z tej firmy, podeszło do mnie i powiedziało, stary, tutaj ci nikt nie będzie wciągał, może ty masz swoją drogę, fajnie, że tutaj jesteś. Wow, mogliśmy się razem czegoś od siebie nauczyć. Czegoś nowego się dowiedzieć, bo ja też tam wielu osobom w czymś pomogłem. I mnie to, kurde, to mnie cieszy, to po prostu rewelacja. Ale wiesz, przychodzisz do firmy drugiej, takiej jak moja, inna firma, i przychodzi do ciebie jeden z najwyższych liderów, wiesz, firmy i mówi, spokojnie Robert, ty masz swoją drogę, nikt cię tu nie wciąga. I do niczego cię wciągał nie będzie, bo my poznajemy tu ludzi, poznajemy, bo my lecimy na wartościach, budujemy relacje. Budujemy relacje. Bo ci, co szybko, tak, dawaj teraz i wpaść tego i będziesz plajnem, srajnem, tu.
Ci ludzie się nagle budzą do życia i dbają po biznesie. Oni zarobią, bo oni zarobią, bo zawsze się znajdzie stado baranów, które tam poleci na szybkie pieniądze, a później płaczą, że znowu potracili. Ale wiesz, jak to jest? Ostatnio nagrywałem na filmie, że tych firm nowych powstało jak grzyby po deszczu. I już kilka tych firm się zaczęło już delikatnie rozpadać. Zaczęły się struktury rozsypywać. A ja z tymi ludźmi rozmawiam, którzy tam weszli, bo też byli u mnie w firmie, w różnych innych firmach, bo znam tych ludzi z różnych firm. I wiesz, co się tam wydarzyło? Tam już nie ma żadnych relacji. Jest mściwość, kłótnia, nienawiść, bo już wprowadziłeś, bo to, ale przecież to sam podejść decyzję, bo mnie zmanipulowałeś, Rozumiesz teraz? U mnie tak nie ma i tak nigdy nie będzie. Dlatego ten krótki film, dzisiaj troszeczkę może dłuższy niż zawsze, postaram się krócej to nagrywać, ale to tyle tych o tych racjach chciałem dzisiaj przekazać, bo naprawdę mógłbym tu dzisiaj do ciebie gadać całą godzinę. Jak chcecie, to powiedzcie, zrobię kiedyś dla was live'a, czy cokolwiek, live'a, będziecie mogli, zresztą widzisz, ja kręcę na live, ja nie kleję, nic nie robię, ja lecę jak z taśmy wrócił, pach, jest tu wiedza, lecę z tematem. Chcecie jakieś live albo cokolwiek, umówmy się na jakiś taki dzień, będziecie na takim live'ie mogli zadawać pytania i tak dalej, poznać moje podejście do życia i tak dalej, poznać to, co robię na co dzień, czym się zajmuję, a może to ty mnie zainspirujesz, bo to może ty masz coś fajnego, czego ja nie mam, może czegoś ja nie poznałem, czegoś jeszcze nie odkryłem, a może chciałbym to mieć. Proste? Dzisiaj idę na kolejne szkolenie o zdrowiu i chcę tam być. Dlaczego? Bo mnie zdrowie interesuje. I to, że jestem w jednej swojej jakiejś tam firmie, pięknej, jednej, drugiej, trzeciej pięknej i wiem, jak to zdrowie dbać, to dlaczego ja nie mogę iść do kogoś innego, do innego człowieka i nie posłuchać, co on ma do powiedzenia? Może jest coś, czego u nas nie mówią? Może czegoś nowego się nauczę. I nie może, ale na pewno poznam znowu kolejnych fajnych ludzi, z którymi zbuduję relacje. A w przyszłości może zrobimy biznes. Bo mój drogi, jak zbudujesz dobrze relacje z innym człowiekiem, to taki przykład na koniec jeszcze ci podam. Przykładowo jesteś facetem i szukasz miłości swojego życia. To tym bardziej jeździ na różnego rodzaju szkolenia i tak dalej. I powiedzmy, że Robert ci powiedział, jeździ na szkolenia, na pewno kogoś poznasz. Ale okazało się, że po 10 szkoleniach ty nie poznajesz swojej miłości. Wręcz przeciwnie, te dziewczyny ci nie podobały i w ogóle było nie tak. Ale poznajesz wiele innych osób, z którymi zbudowałeś relacje i utrzymujesz z nimi kontakt. I tego może nie widzisz, nie rozumiesz. Ale nagle się okazuje, że ta osoba mówi tak, kurde, wiesz co, podobasz się mojej koleżance, bo gdzieś tam zobaczyłem cię na Facebooku, chciałaby cię poznać, tylko się wstydzi, może zagadasz. Wiesz, ile w ten sposób powstało związków? Bardzo dużo. Pamiętaj, najpierw relacje, później biznes. I zawsze relacje. Telefon działa w dwie strony. Jeżeli osoba, nawet relacja w związku, kurde, patrz, ja bym tu gadał, nawet relacja w związku, na czym polega? Moja Martynka Thermomix, tak? Zakochała się w tym urządzeniu, działa z tym na pełnego maksa, że możesz Martynkę zaprosić tutaj na Facebooku i ją po prostu obserwować. Będzie ci na pewno inspirowała tym, co robi. Ale jak chcę ją zabrać na takie szkolenia, nie chcę, bo ją nie interesuje. Rozwój, nie interesują takie rzeczy i tak dalej. Korala pije, wiadomo co chodzi, osmozę mamy to w domu od 8 lat, więc tak. Ale ona nie lata z koralem. I ja mam być teraz na nią zły, że ona, kurde, co ty jesteś taka jakaś nierozwojowa, nie uczysz się, nie szkolisz się, co jest grane w ogóle, czemu tego korala nie polecasz? No nie! Nie chcę, to nie. Ja też to przerabiałem, bo ja też kiedyś byłem na takie coś złe, czemu nie pomagasz, nie ten. Bo to nie jest jej, rozumiesz? Ale to nie powinno mieć na naszą relację żadnego wpływu. Bo my mamy fantastyczny związek, kochamy się, całujemy się, przytulamy się, jest pięknie, zajebiście, mamy wspaniałe dzieci. Ale wiesz, co my robimy? My się wspieramy w tym. My się wspieramy w tym. Ja jej podsyłam ludzi tutaj, z którymi się zna. Może chciałbyś spróbować, może chciałbyś prezentację. Ona przyjeżdża na prezentację, robi jakiś tam sok, mówi, jaki kurde dobry sok, skąd ten sok? Gdzie pani owoce kupiła? Nie, to nie owoce, to woda. Zawsze ma za sobą butelkę wody. I ludzie piją, później mówią, kurde, to ja taki filtr chcę jak wy. A później z tymi ludźmi razem jeździmy na wakacje, spotykamy się gdzieś, idziemy na imprezę i tak dalej, rozumiesz? Bo zbudowaliśmy relacje. Martynka też nauczyła się tego, czego ja się już nauczyłem dawno temu, że później nawet jak sprzeda urządzenie, czy cokolwiek, czy jak ja sprzedam, czy coś zrobię, to my z tymi ludźmi mamy relacje i my się do nich odzywamy, pytamy się, co u ciebie, jak leci, czy dalej gotujesz w tym termomiksie, dalej tą wodę pijesz, czy coś tam, czy jest wszystko w porządku. Rozumiesz? Bo relacje są najważniejsze. Jeżeli zbudujesz naprawdę relacje na długie lata, no to będziesz miał naprawdę, odniesiesz w życiu mega sukces i będziesz miał na kogo liczyć. Także moi drodzy, tyle ode mnie w sprawach relacji. Piszcie prywatnie, gdzie chcecie. Zadawajcie mi pytania. Jeżeli chcecie poznać mój punkt widzenia na pewne sprawy, to serdecznie zapraszam. Tak jak tutaj, tak jak na live, bez żadnego cięcia, bez ucinania. Po prostu jadę jak staśmy, pyk.
podoba Ci się film, serducho, like, udostępnij, nie wiem, rozrób co chcesz. Rozwijajmy ten kanał, bo ten kanał jest dla Was. Ten kanał jest dla Ciebie. Także wykorzystaj to i oglądaj oczywiście wcześniej, tych filmów już ponad 140 jest. Jeżeli znajdziesz coś dla siebie w niżej, wykorzystaj to. Bo to, co tutaj mówię do Ciebie, dostajesz za darmo, a uważam, że jest to dobra wiedza, ale uwaga, przyjmuję konstruktywną krytykę, nie przyjmuję hejtu. Jeżeli mi tu pociśniesz, zgnoisz, to to usunę. Wiesz dlaczego? Bo śmieci się wyrzuca. Bo tak się nie buduje relacji. Bo osoba, która do czegoś w życiu doszła, nigdy Ci nie skrytykuje. A jak to zrobi, albo to da Ci konkretną krytykę, da Ci konkretną wskazówkę, ale wiesz, kiedy, wiesz jak ona to zrobi? Prywatnie, a nie publicznie. Tylko słabi ludzie Cię publicznie poniżają, gnoją i obrażają. Tylko słabi ludzie to robią. Tylko słabi ludzie to robią. Także też sobie to przemyśl. Może to właśnie będzie dobry temat na kolejny film. Jeżeli taki byś chciał, napisz w komentarzu. Wspaniałego dzionka Ci życzę. Ja się idę dzisiaj szkolić. Jak oglądasz to na YouTubie, a mamy środę, to wczoraj byłem na szkoleniu, ale to pewnie zobaczyłeś już w moich relacjach. Pozdrawiam Cię serdecznie. Miej dzisiaj wspaniały dzień.